Marion Caldwell Cooper znany jest przede wszystkim jako amerykański filmowiec, scenarzysta i laureat Oscara za twórczy wkład do sztuki filmowej. Był także dziennikarzem i podróżnikiem odwiedzającym mało uczęszczane miejsca na świecie. Jako dokumentalista nakręcił filmy dokumentalne z podróży do Turcji i Azji Wschodniej oraz zrealizowany w Afryce Środkowej film fabularny The Four Feathers, opowiadający o walkach z Zulusami. Podczas pobytu w Afryce zainspirował się życiem goryli. Ta inspiracja sprawiła, że napisał scenariusz i został współreżyserem filmu King Kong z 1933 roku, który okazał się olbrzymim sukcesem kasowym w USA. Jako producent przyczynił się do powstania wielu klasycznych filmów amerykańskich. Łącznie wyprodukował 62 filmy, 2 wyreżyserował, zaś do 8 napisał scenariusze. Był również pomysłodawcą słynnego duetu filmowego Fred Astaire i Ginger Rogers. Ma swe honorowe miejsce w słynnej Alei Gwiazd w Hollywood. Niewiele osób jednak wie, że ten zasłużony dla amerykańskiej sztuki filmowej człowiek był także generałem brygadierem Armii Stanów Zjednoczonych oraz podpułkownikiem pilotem Wojska Polskiego, który służył w polskim lotnictwie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Marion C. Cooper urodził się w 1893 roku w Jacksonville na Florydzie. Tam też spędził zawadiacką młodość, próbując sztuki dziennikarskiej oraz studiów w Akademii Marynarki Wojennej. W 1916 wstąpił do amerykańskiej Gwardii Narodowej i na pograniczu z Meksykiem uczestniczył w poszukiwaniach Pancho Villi, meksykańskiego przywódcy chłopskiej partyzantki. W 1917 ukończył w Nowym Jorku szkołę pilotażu, zaś po wybuchu I wojny światowej wstąpił do amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego, a z nim trafił na wojnę do Europy. Jesienią w 1918 został zestrzelony nad Niemcami i poparzony dostał się do niewoli. W listopadzie tego samego roku powrócił do Francji, gdzie zgłosił się do szefa polskiej misji wojskowej generała Tadeusza Rozwadowskiego, któremu zaoferował gotowość służenia Polsce. Tu należy wspomnieć, że Marion C. Cooper czuł pewne związki z Polską, gdyż jego prapradziad, pułkownik John Cooper, walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego i uważał go za swego przyjaciela. Pamięć o tym wydarzeniu była żywa w jego rodzinie, stąd postanowił spłacić Polsce dług wdzięczności. W lutym 1919 roku w ramach amerykańskiej misji z pomocą humanitarną, kierowanej przez Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta USA, trafił do Lwowa. Był lotnikiem, więc w porozumieniu z generałem Rozwadowskim pojechał do Warszawy, gdzie ponowił swą ofertę naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski przyjął ofertę niechętnie, podobno nawet stwierdził, że nie trzeba nam najemników. Jednak ostatecznie zgodził się na zwerbowanie kilku doświadczonych lotników amerykańskich, w związku z czym Cooper wrócił do Paryża i przekonał do swego pomysłu kilku lotników gotowych do służby w Polsce. We wrześniu 1919 roku 8 amerykańskich pilotów przybyło do Polski. Przydzielono ich do 7 Eskadry Myśliwskiej stacjonującej pod Lwowem, która przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, zaś Cooper został zastępcą dowódcy eskadry. Już w kwietniu 1920 roku eskadra podjęła działania na froncie polsko-bolszewickim w rejonie miasta Połonne, a następnie w okolicach Berdyczowa i Białej Cerkwi, uczestnicząc w natarciach i prowadząc loty rozpoznawcze. Eskadra zasłużyła się zwalczając oddziały 1. Armii Konnej Budionnego, ostrzeliwując ją z karabinów maszynowych i obrzucając granatami. W połowie maja klucz 3 samolotów pod dowództwem Coopera został wydzielony do osłony jednostek bombowych operujących z Kijowa przeciw żegludze na Dnieprze. Tam podczas jednego ze startów w Berdyczowie samoloty zostały uszkodzone przez kawalerię Budionnego, lecz piloci zdołali uciec pieszo. 13 lipca 1920 roku Cooper został zestrzelony przez bolszewików i wylądował przymusowo za linią frontu. W Polsce uznano go za zaginionego. Trafił do niewoli. Najpierw po nieudanej ucieczce wysłano go do oddziału oczyszczającego tory kolejowe pod Moskwą. Stamtąd przy pomocy 2 innych polskich jeńców udało mu się uciec. Po pokonaniu ponad 700 km w kwietniu 1921 roku dotarł na Łotwę, a następnie do Polski. Tam z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1937 roku został członkiem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i patronował akcją zbierania pieniędzy na fundusz inwalidzki imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. Po uderzeniu Niemiec na Polskę w 1939 roku nadal czynnie zbierał fundusze na pomoc Polsce. W
czasie wojny 14 marca 1941 roku wizytował dywizjon 303, zaś po wojnie utrzymywał kontakty z polskimi lotnikami mieszkającymi w USA. Podczas II wojny światowej był zastępcą szefa sztabu lotnictwa amerykańskiego na Pacyfiku pod dowództwem generała MacArthura. W 1950 awansowano go do stopnia generała brygady. Zmarł na nowotwór 21 kwietnia 1973 roku w San Diego w Kalifornii. Jego losami był inspirowany niemy film pod tytułem Gwiaździsta Eskadra w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z 1930 roku, w którym znalazł się też wątek o miłości amerykańskiego żołnierza do polskiej dziewczyny. Nie był to jedynie wątek fabularny. Marian C. Cooper był ojcem Macieja Słomczyńskiego, polskiego pisarza i tłumacza, który swe opowiadania i powieści kryminalne podpisywał jako Joe Alex.